No hejka, na moim kanale. Witam Was serdecznie. Już trzeci rok z rzędu na porzeczko braniu. W tamtym roku robiłam sok z czerwonej porzeczki, w tym roku robię konfiturę. Porzeczka jest w tym roku tak dorodna, takie ma duże owoce, takie ciemne, tak pozwoliłam jej mocno dojrzeć. W ogóle to ma bardzo fajnie ta porzeczka, bo no, cały dzień ma słoneczko. Teraz akurat sobie tak symbolicznie zrywam, bo postanowiłam zrobić drożdżówkę. O, przecież spójrzcie, jakie to jest piękne. A przepis na tą drożdżówkę łyżką mieszaną, bo tak się nazywa ten przepis. Drożdżówka łyżką mieszana. Koniecznie drewnianą. No, ja akurat mieszałam silikonową, ale mniejsza z tym. Znajdziecie w zakładce, bo rok temu chyba, albo jeszcze rok wcześniej, nie wiem. W każdym razie u mnie na kanale jest przepis na tą drożdżówkę i jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No, a najważniejsze, no to jak już może zdążyliście zauważyć, mam wodę w domu. Mam kran w kuchni, mam wodę ciepłą i zimną. I jestem przeszczęśliwa. Cywilizacja wkradła się do mojego domostwa i no tak, wiadomo, że fajnie jest później tak doceniać ten długi okres, który byłam tutaj na, jak wiecie, tamten sezon cały na wężu ogrodowym, bez wody w ogóle w żadnym takim kranie i tak dalej. Później już tutaj był taki luksus, że miałam w ogóle chociaż kran taki w środku i miski, wanienki sobie podkładałam i tak dalej. No a teraz już mam taką instalację podprowadzoną, zaznaczam, tymczasową instalację, bo to nie jest taka już, wiecie, jakby na stałe, bo instalacja nowa jest w tym domu, ale żeby nie musieć podłączać jakby tej nowej instalacji, która ma się podłączyć do nowego szamba, a jeszcze nie zdecydowałam, czy to będzie szambo, czy to będzie jakaś oczyszczalnia i tak dalej, więc tak po wierzchu jest taka przed tynkami i tak dalej instalacja z ciepłą, zimną wodą i z odpływami i mam pralkę i no to już serio, teraz to już naprawdę tylko mam podprowadzone to, żeby piec podłączyć i jestem przeszczęśliwa. No hejka, w mojej industrialnej łazience właśnie jest ostatni śrubunek do ciepłej wody od bojlera i pomogę go przykręcić do tutaj bojlera. Pamiętajcie, że wykorzystuję wszystko, co już było w tym domu. No może oprócz kibelka, bo kibelek jest nowy. No ale ogólnie to wszystko starałam się wykorzystywać to, co już tutaj było. Łącznie z pralką. No umywalka jest nowa. I te moje czerwone paznokcie na pierwszym planie. Ale? Oj, nie, poczekaj. No, siedzę, ślizgnęło. To się zaczyna prawdziwe przykręcanie, nie? No ale ja trzymam mocno. Fascynujące ujęcia. No bo jak już to odkręcimy, to przykręcimy w sensie. No jak już to przykręcimy, to już będę miała wodę wszędzie. Ciepłą, zimną. Cieknie? Nie, no i cieknie. Szkoda tylko, że założył bym takie, że już się motylek rozpadł w rękach. Serio? No. Ja jego. Masz krzepę, chłopie. Szpinak się jadło. I tym sposobem, uwaga, wielkopomna chwila. Ta-dam! Umyję cały dom. No, to jest klucz do śrubunków mojego sąsiada na patencie tak zwanym. I tak, serdecznie pozdrawiam i dziękuję bardzo, bo dzięki temu oto kluczowi mam wodę, ciepłą wodę. Ja jego. No nie mogę uwierzyć w to normalnie. Thank you.
Boże, te miniaturki są beznadziejne, nie? Zawsze jak pozuję do tak zwanej miniaturki, zawsze powiem, bo Boże, normalnie. Dobrze, łyk piwa. No i teraz mogę coś poopowiadać, nie? Chyba. Także miski wyrzucone, woda w kranie leci, mam wannę, mam boiler, mam ciepłą wodę na zawołanie, na pstryk. Znaczy na prąd, nie? Prąd jeszcze mam na przedłużaczach. Okej, tak, wiem. Ale pilnuję tego, żeby tam się nic nie wydarzyło. Na prąd też przyjdzie czas. Wszystko pomalutku. O wszystkim gdzieś tam stopniowo będę Wam pokazywać i opowiadać. A radość z tego, że jest woda w kranie i jeszcze w dodatku w kuchni, tuż przed samym tym gorącym okresem, jakim jest właśnie zaprawianie, a jakim jest przetwarzanie tych owoców, tych warzyw, tego wszystkiego na zimę, o, to jest po prostu, powiem Wam, cudownie. No bo w tamtym roku w większości tak naprawdę zabierałam ze sobą do Bydgoszczy, no i tam w swoim mieszkaniu zaprawiałam, robiłam, a w tym roku mogę już tutaj na miejscu i to jest po prostu, człowiek się z takiej rzeczy cieszy. Teraz rozumiem na przykład moją babcię, bo ja pamiętam, bardzo długo nie mieliśmy podłączonej wody tak w domu, w gospodarstwie, no i chodziliśmy z takim wózkiem, z taką beczką, mieliśmy takie szundy. No, to jest taki mój obraz dzieciństwa mojej babci, jak ona tam właśnie na tych obrazkach czasami jest, jak te kobiety w chustach i takie szundy i te dwa wiaderka. No to właśnie tak pamiętam najbardziej moją babcię. W kolorowych sukienkach, kolorowych fartuszkach, kolorowej chuście i... O, to konia! Chyba będę musiała ciśnienie zmierzyć. Niebywałe, co się ze mną porobiło. No i teraz... W 100% rozumiem właśnie moją babcię, jak ona musiała się cieszyć, jak po tylu latach, a przecież my już jako wnuki tam jeździliśmy, no to i ja to pamiętam, jak się nosiło w tych beczkach tą wodę. To był jeden z obowiązków takich, że najpierw trzeba było nawozić wodę z tej studni, a nie na podwórku, bo ona była jeszcze tam taka wspólna studnia gdzieś na wsi po prostu. Nie było jakoś super daleko, ale no trzeba było iść tam drogą i mieliśmy taki wózek, taką beczkę, no i trzeba było wozić do zwierząt, do tego, żeby było w kuchni, we wiaderkach i w takiej tam wanience, żeby było później na przykład no, do kąpieli. Kurczę, normalnie jak sobie pomyślę, Wam powiem szczerze, to no, tak jeszcze chodzić do studni i to przynosić? Niesamowite. Babcia wychowała swoją czwórkę dzieci. Praktycznie nas jeszcze tutaj podchowała, wychowała, no bo skoro ja to pamiętam i to już nie pamiętam, żeby nie skłamać, ale naprawdę długo to było. To musiała być dopiero radość z wody. Także ja to się chowam. No ale tak czy inaczej, bardzo się cieszę oczywiście. Dobrze, kończę tą drożdżówkę, bo mi zaraz muchy wszystko zjedzą.
Także powiem wam szczerze, że moje pole trawy na coś się nadało. Roboty było naprawdę strasznie dużo, ale jak się ma takie głupie pomysły jak ja, a jak wiecie, lubię eksperymentować, nie zawsze mi to wychodzi, ale już wiem, że no może niekoniecznie aż tak wysoką tą trawę będę zostawiać. Teraz mogę wam poopowiadać trochę o moich planach ogrodowych, więc cofniemy się do dnia wczorajszego, czy przedwczorajszego. No, to tam sobie poopowiadam, teraz popatrzcie. W związku z tym, że ja tu już mieszkam, no i mam plan taki być jak najbardziej samowystarczalna, wpadłam na genialny pomysł. Musicie mi teraz przytaknąć. Nie macie wyjścia. Planuję ogród warzywny powiększyć. Znacznie powiększyć. No i teraz uwaga, przygotujcie się na szok. Co byście mieli to zobrazowane? Tu jest brama wjazdowa. Tam zawsze jest wschód słońca. Słońce operuje w ten sposób tutaj nad domem. Tam wiadomo, tak idzie, tak, 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 tak. I zawsze za tymi drzewami tutaj pięknie zachodzi. No i mój plan na ogród, bo ten ogródek warzywny, który tam jest, co przed chwilą byliśmy, no to jest tam za tym budynkiem gospodarczym. I tam też jest super i są fajne te warunki. Tam jest słoneczko i w zasadzie jedyny mankament to jest to, że tam jest po prostu mało miejsca już. Jeszcze oczywiście dojdą te skrzynie i tak dalej, okej. Ale taki większy ogród planuję tutaj, w tym miejscu, gdzie jest to piękne pole chwastów. To była ta hałda gruzu po remoncie. No wiadomo, że to zostało wywiezione. No i tu został taki nierówny teren bardzo po tych przekopach, po tym wszystkim. Ja tylko wyrównałam i odkamieniłam, że tak powiem, ten wykop tam do tego przyłącza gazowego. No a to stwierdziłam, że zrobię na następny rok, bo już nie miałam na to sił. A jak wiecie, nie pykło mi w tym roku. I to tak za... Nie mogę tam wjechać ani, wiecie, kosiarką, bo tam jest strasznie nierówno. Zresztą są niespodzianki w postaci właśnie jakichś jeszcze kamieni, jakichś tam takich rzeczy. Więc to by trzeba było wjechać traktorem, przeorać to. No, oczywiście ściąć to, ale to tylko kosą ewentualnie tu wejść. No, a ja w tym roku nie za bardzo mogę. No i tak to rośnie w tych chwastach. No i właśnie taki plan mam tutaj na... to miejsce, bo tutaj jest piękne słońce przez niemalże cały dzień, a na pewno w najważniejszych godzinach w sumie dla wegetacji, dla wzrostu roślin. Jest tutaj fajnie, bo tutaj jest o wiele zaciszniej niż... Zaciszniej? Jest bardziej zacisznie niż z tamtej strony za budynkami, bo tam od strony pola i głównie od tamtej strony zawsze wieje. A tutaj mamy ten budynek gospodarczy, tą stodołę w sumie, dom, który jest takim... murkiem oporowym i tutaj z tej strony rzadko kiedy wieje. I to by było bardzo dobre dla mojego ogrodu, dla moich warzywek. No i całkiem spory by był. I ja myślę, że to jest dobry pomysł. Mam piwnicę, w której naprawdę są super warunki do przechowywania, czy zapraw, czy też takich surowych, no bo moi rodzice też przecież mają piwnicę na wsi. I normalnie tam takie, nie wiem, selery, pietruszki, marchewki, buraczki w piasku, normalnie w tej chłodnej temperaturze. No, bardzo długo można przechowywać i to jest super patent i na pewno jest to lepsze niż, nawet jeżeli tam troszeczkę to zwiędnie, to jest tak lepsze rozwiązanie niż no, w dzisiejszych czasach niestety, ale kupić piękną marchewkę z marketu i myśleć, że coś się zdrowego je. No to już chyba lepiej mrożonki jeść w sumie. Taki mam plan. Podzieliłam się z wami tym planem. A plan jest ambitny, jak zawsze. No nic nie będę robić. Nie, nic nie będę robić. Pewnie, że nie. No to jak już znacie moje plany ogrodowe, wracamy do teraźniejszości, czyli do soboty. Te chaszcze jeszcze sprzed wczoraj, już ich nie ma. Już jest wygolone. Jo. No plan jest ambitny, ale no zobaczymy, co z tego będzie. A jeszcze przy okazji, to już wam pokazuję, odzyskałam moją rabatę. Tutaj przesadziłam tą budleję, która była tam przy szklarni, bo ona tam naprawdę bardzo źle znosiła te warunki i w sumie nie wygląda może jeszcze teraz najlepiej, ale myślę, że się weźmie za siebie. Tu przesadziłam też lawendę i tutaj
stamtąd, z tamtej rabaty, bo tam mi piwonie totalnie zagłuszyły w pewnej części właśnie tą lawendę i stwierdziłam, niech ona się tam nie męczy pod tymi piwoniami i przesadziłam ją tutaj. Tutaj porozszczepywałam tam jakieś rzeczy, tutaj jakąś tam trawę od mojej cioci mam. No i tutaj nowa budleja w kolorze różowym. No i tak coś planuję jeszcze tutaj dosadzić. Ja chcę sobie poobkładać te wszystkie rabaty kamieniem, bo mam go dużo, jak wiecie. Wszystkie te plastikowe, nie wiem, obrzeża chcę stąd wypierdzielić, bo to wygląda fatalnie. No ale tak już było, więc to zostawiłam i chcę to właśnie wypierdzielić, tutaj obłożyć wszędzie kamieniem. Tak samo tutaj przed domem bym chciała to zlikwidować, powiększyć tutaj do tego właśnie momentu, ale w całości i pod samym domem tutaj z przodu chciałabym wszędzie lawendę. Zaczęły się ogólnie małe żniwa, wszędzie słychać traktory, ale tak troszkę ten deszcz krzyżuje plany. Zakwitły mi tutaj pola słoneczników, jest po prostu przepięknie. Żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czy ja mogę tam wejść? No z kamerą. No dobra, to tutaj chociaż pokażę moim drogim widzom, że podłączam dalej instalację. A ja słyszałam, że krzywo to też jest prosto, więc tam spoko. Nie, no nie będę pokazywała teraz, tak nie będę tutaj panu przeszkadzać, ale już w sumie co, ciepłą teraz prowadzimy, nie? Średnią, no dobra, średnią prowadzimy. I pralkę już mam, pranie było nie jedną, nie dwa, nie trzy, nawet nie cztery. Myślę, że z 10 pralek puściłam i całe moje ekologiczne życie poszło w pizdu. No nie, ale faktem, że miałam zaległości w praniu straszne, no bo wiecie jak to jest, pościele, nie pościele, jakieś tam, no naprawdę dużo tego było. Zarosłam brudem i ja się podłączam do starego szamba. Szamba, szambaum chmielowy mi się skojarzyło, sorry. I sorry Asia. Ja pierdzielę, jaki tu bałagan. Zwiozłam sobie część rzeczy do pakowania wysyłek. Wysyłki ogarniać z miejscowości obok, czyli z Pruszcza, bo przecież tam mam paczkomat i nie muszę zjeżdżać do Bydgoszczy, więc wszystko już będę teraz... No tak, wszystko. Wszystko już mam tutaj i teraz tylko będę robić wysyłki stąd. Nowy kolorek. Fajny taki ciemny beż i takie beżowe kwadreciki. Tak to rzuciłam od krawcowej. I teraz muszę to wyprasować. To są pojedyncze sztuki, to nie jest tak, że wiecie, nie wiem, no mam tego na magazynie, że tak powiem, nie wiem, niebieskich tam 6 sztuk. No to jest przeważnie właśnie jedna sztuka. No bo, no wiadomo, no, ile można przerobić przez jedną parę rąk. Nie, no nie da rady. Chociaż i tak uważam, że jestem niezła. Dziewczynki, dziewczynki, szmaty, sprzedaję szmaty. Fajny dźwięk, nie? Nie, no jak żelazko stare wyprasuje, to nikt tak nie wyprasuje. Piękna sprawa. O, nice. Yeah. Do roboty, rodacy. Do kosy. Normalnie miałam małe żniwa. Swoje własne. Idę szukać jakichś żniw. Moje się skończyły. Pa!